dużo działo, będzie grało Pogodno, Noty, Plastic Bag, Czerwie, będą DJ-e, będą spawacze, będą mistrzowie Diabolo. Ja w ogóle już nie wiem, co będzie. Nie, będzie dużo rzeczy, no na dole jest kolektyw DJ-ski, tu kolego, wesoło się robi. W każdym razie, no przychodźcie, przybywajcie, cieszę się, to jest Łódź, zaczyna się Święto Łodzi i o to chodzi, marynarze Łodzi i tak dalej, i tak dalej. Siła pulsuje, dziufale pruje, na pokładzie już od dawna zaległa mgła. Idźcie się bawcie, przestańcie patrzeć na człowieka, bo człowiek lekko żyje. Na razie. Zaczyna Plastic Bag. W sali na górze, na dole grają. Przemek, gdzie idziesz? Zaczynasz. A było tak blisko, a jest już tak daleko. Zapierdagoj z walizką, pociąg nie poczekał. Pociąg nie poczekał. Pociąg nie poczekał. Nie poczekał. Także dzisiaj i w każdy inny dzień przychodzimy dlatego, że kochamy Łódź Galicką. Najbardziej na świecie. Z jakim uczuciem? No bo 10 lat tradycji przychodzenia w to miejsce robi swoje. A czy dziś jest jakiś szczególny dzień? Dziś jest szczególny dzień, ponieważ jest tu Prokadencja, która też była naszym ulubionym miejscem, dopóki była tam, dawno temu. Czy dziś jesteście zainteresowani jakimś zespołem konkretnym, czy po prostu imprezą? Po prostu imprezą, chociaż Plastic Bag szczególnie. Też sentyment od lat. Wyciągnęli mnie znajomi, z Prokadencją jako klubem nie czułam się szczególnie zżyta i po prostu szłam na imprezę, żeby zobaczyć, co się dzieje. Poskakać, potańczyć, pobawić się. Może, może gdzieś, czemuś Wiesiu to spierdolić, czemuś Wiesiu pozwolić, z byle jakąś dziną, byle gdzie. Przyszłam tutaj głównie ze względu na to, że jest to impreza towarzysząca Międzynarodowym Festiwalu Fotografii, który zaczyna się właściwie tą imprezą i będzie trwał do końca maja. Czyli żadne szczególne zespoły, po prostu Festiwal Fotografii? Nie. Zespoły też są jakby tą drugą stroną, drugą częścią. Natomiast najbardziej dlatego, że też jestem współorganizatorem festiwalu.